Nie wiem, jeszcze mam nadzieję, że może Jan gdzieś tam na przedzie parady jest. Trochę mi opowiadał o Olsztynie. Postaramy się coś tutaj Państwu o Olsztynie powiedzieć. Nie wiem, czy wiedzą Państwo w ogóle, kogo szukamy. Jak wygląda Jan Słajs? Wiedzą Państwo? No właśnie, tam pod arkadami mamy właśnie portret mojego męża. Więc jak ktoś nie wie, a chce mi pomóc szukać, to bardzo proszę, żeby po paradzie, bo chyba go już przed nie znajdziemy, popatrzył, jak Jan Słajs wygląda. W razie czego powiem, gdzie mnie szukać, pomóżcie mi proszę, bo los niewiasty, szczególnie takiej właśnie średniowiecznej, łatwy nie jest. Olsztyn, jak Państwo wiedzą, ma w tym roku lat 660, ale w zasadzie parada pójdzie w troszkę rozszerzonym składzie, bo zaczną ją ci, którzy Olsztyn, ten lokowany na prawach miejskich Olsztyn poprzedzali. Zobaczymy Prusów, zobaczymy Krasickiego, będzie wiele, wiele znanych postaci. Żeby Państwa zachęcić tutaj do pozostania, zajęcia miejsc, bo parada, tak jak powiedziałam, za moment tutaj boczkiem nam przejdzie, powiem tylko, że mamy dla Państwa w czasie parady wspaniałą nagrodę. Jest to nagroda, którą przywiózł jeden z naszych gości. A może spróbujemy zgadnąć, kto to jest. Żył w XVIII wieku. Elegancki człowiek. Bardzo obyty, światowy, wspaniały, wspaniały poeta, biskup warmiński, Ignacy Krasiński. To Państwo wszystko wiedzą. To może tego Jana jednak nie potrzebuję. Chyba będę musiała swoje życie na nowo przemyśleć. W każdym bądź razie Ignacy Krasicki przywiózł ogromnie, ogromnie ciekawą nagrodę i będzie szansa zdobycia pobytu w hotelu, w którym Ignacy Krasicki od czasu do czasu bywa, więc warto zostać na tych miejscach. Zobaczymy, czy nam to już czoło parady się gdzieś stropuje. Jeszcze nie widać. Jeszcze nie widać. No zobaczymy. Jak Państwo myślą? Zaczynamy od legend. Kto będzie pierwszy w paradzie? Jakub, no oczywiście. Imieniny świętego Jakuba świętowaliśmy 25, więc święty Jakub paradę nam otworzy. Tak, proszę Państwa, już się powoli zbliżają. Święty Jakub na przedzie. Oj, ktoś bardzo wysoki idzie. To kuglarze już ku nam również zmierzają. Błędne oczy, tak jak to było w legendzie. Święty Jakub chyba dostanie specjalny prezent. Specjalny prezent, bo skoro imieniny świętego Jakuba, to specjalny prezent się należy. Już zmierza ku świętemu Jakubowi nasz włodarz miasta, pan prezydent Grzymowicz, i za moment święty Jakub dostanie dar niezwykły, taki, jaki świętemu Jakubowi przystoi. Klucze do miasta. Złote klucze do miasta. Bardzo, panie prezydencie, na razie oddam przyłynie, bo szanowny panie prezydencie, ja święty Jakub, jako patron tego grodu, pięknego grodu nad Wyną, który nam dzisiaj w dniu świętego Jakuba piękniej i jeszcze będzie piękniejszy, mam nadzieję, chciałbym wręczyć prezent od mieszkańców Olsztyna. Otóż rodzinne zdjęcie Olsztynian z okazji 660-lecia naszego miasta. Proszę bardzo, panie prezydencie, a wszystkich mieszkańców Olsztyna. Duże brawa, duże brawa. A wam, moi drodzy, jeszcze mam wobec małą prośbę o tę sztukę przy galerii. Jest taka specjalna, duża księga,
gdzie możemy wpisywać się z życzeniami dla naszego pięknego miasta. Zapraszam wszystkich do wpisów, bo za chwilę parada ruszy dalej i bawmy się dalej wspaniale, bo złóżmy teraz może wszyscy życzenia panu prezydentowi. Panie prezydencie, ja święty Jakub, patron tego miasta, życzę panu, żeby te nasze rządy były dobre, sprawiedliwe i żeby mieszkańcy się cieszyli i radowali. Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że złożę wam, wszystkim olsztynianom, również wszystkim dzisiaj przebywającym turystom z nami na Starym Mieście, no i naszym uczestnikom wspaniałej parady, jak najlepsze życzenia z okazji 660-lecia urodzin naszego miasta, jak i z okazji obchodzonych właśnie Dni Jakubowych. Wszystkiego najlepszego, wszelkie pomyślności, zdrowia, radości, a żebyśmy zawsze byli uśmiechnięci, a żebyśmy byli radośni, żebyśmy byli dla siebie życzliwi, żeby nasze miasto mogło się wspaniale rozwijać, a w każdej rodzinie, również w każdej rodzinie był spokój, był dobrobyt, było wszystko, co najlepsze, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Bawmy się z okazji tych wspaniałych naszych świąt. Dziękuję panie prezydencie w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta, również licznie zgromadzonych tutaj turystów, za wspaniałe życzenia. I tak jak pan prezydent powiedział, moi drodzy, bawmy się i niech w każdym domu i w każdym sercu będzie spokój, a wtedy będzie naprawdę wszystkim nam szczęśliwie. Dziękujemy. Święty Jakub dzierży klucze do miasta i powoli na czele parady rusza dalej. Ruszają wszystkie biegi, za moment przedefilują również przed zgromadzonym tu państwem. Idą chorągwiarze, których państwo mogli podziwiać przed momentem. Idzie również kucharz z chorągwią, zamacha nam pewnie tą chorągwią, zamacha, oczywiście, że zamachał. Drugi żongluje dosyć niebezpiecznymi przedmiotami, ale widzimy, że rewelacyjnie troszeczkę się z tym radzi. I idą po kolei wszystkie wieki, początki Olsztyna. Mamy rycerzy. Rycerze widać, że czasem było spokojnie. Przyjdą nas wrócą, ale szczęk zbroi tutaj, aż się rozchodzi. Dalej widać już konie. Tutaj państwo też będą te konie widzieli. Jedyny polski król, który był w naszym mieście, król Władysław IV, właśnie się zbliża. Specjalnie dla nas ubrał polski strój. Dosyć nietypowy na Władysława IV, ale wiemy, że takich strojów również używał. Przechodzi właśnie Kopernik. Tu widzimy jego ciemne włosy. Kopernik, który 5 lat w naszym pięknym Olsztynie spędził. O, Władysław IV manewruje koni dwóch huzarów za nim. Na koniach elegancko mu towarzyszy. Pozdrawiam na Olsztynie. I tym razem chyba zabawi tu dłużej niż był w roku 1635. Jeszcze do nas wróci. Elegancko, proszę bardzo. Jedyny polski król, który do Olsztyna się pochwapił. Wiek XVIII. Oj, tu widzimy takie dosyć dramatyczne sceny. Widać zaraza, widać głód. Olsztyn wtedy rzeczywiście przeszedł sporo życiowych klęsk. Ale już piękna polska muzyka. Widzimy pojazd, a w nim biskup Krasicki. Macha ręką, pozdrawia Olsztynian. 2 razy odwiedził nasze piękne miasto. Wtedy niezbyt mu się ono podobało, szczególnie warunki sanitarne. Miejmy nadzieję, że tym razem mu bardziej do gustu przypadnie. Mamy Napoleona. Mamy jeńców rosyjskich, którzy niestety naszą katedrę zostawili w dosyć przykrym stanie. Ale już widać dalej sztandar i widzimy pruskich żołnierzy. Dużo ich było w wieku XIX i XX w Olsztynie. Mamy później Rosjan, pierwsza wojna światowa. W przyszłym roku obchodzimy okrągłą rocznicę stulecia wybuchu I wojny światowej.
większość walk, które tutaj się odbywały. Druga wojna światowa i Armia Czerwona z bardzo krokiem. Widać nawet kobiecy element w tej armii jest obecny. Już dawno skończył, wiek XX przechodzi i proszę Państwa, dożynkowy wieniec widać, 1978 rok, dożynki centralne. Ostatnia plansza to wiek XXI.